Dzisiaj mówić nie tylko dzisiaj, chciałbym rozpocząć taką serię na temat Ducha Świętego, ale chciałbym tak cofnąć się od początku. Chciałbym, żebyśmy mieli taki zdrowy fundament. Niektóre rzeczy będą dotyczyć się bezpośrednio nas. W niektórych wierzę, że Bóg chce, żebyśmy mieli takie czyste spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Kochani, Biblia, Boże Słowo, pokazuje nam pewne rzeczy bardzo jasno. I wierzę, że Bóg chce, żebyśmy jasno patrzyli na rzeczy. Żebyśmy patrzyli na rzeczy, tak jak pisze Jego Słowo. Żebyśmy potrafili spojrzeć na rzeczywistość przez krew i przez to, co się dokonało na krzyżu Golgoty. Amen. Dlatego będziemy mówić trochę o podstawach, które wierzę są ważne. Fundament jest bardzo ważny. Ok? Kochani, pewnego razu Pan Jezus spotkał się z uczonym w piśmie, z faryzeuszem imieniem Nikodem. Wszyscy znamy tę historię. I ja przyszedł do niego Nikodem wieczorem i mówi: a wiem, że z nieba przyszedłeś. Nikt z ludzi na ziemi nie byłby w stanie tych rzeczy czynić, które ty czynisz. A Jezus mówi do niego tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jakby Jezus nie wchodzi w to, co On mu mówi, tylko mówi mu prosto do rzeczy. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Bożego Królestwa. Nie może, jest napisane, ujrzeć Królestwa Bożego. I Nikodem mówi do niego: jakże może człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej, urodzić się? Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę. Kiedy Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę, to jest to coś naprawdę ważnego. Jezus nie rzuca słów na wiatr. Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę. Powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie może ujrzeć Królestwa Bożego i nie może do Niego wejść. Kochani, wierzę, że Duch Święty chce, żebyśmy mieli taką świadomość, że na ziemi są duchowo tylko dwa królestwa. Jest Królestwo Światłości, jest to Królestwo Boże. I jest Królestwo Ciemności, jest to Królestwo Szatana. I nie ma nic pomiędzy. Jest albo jedno, albo drugie. Jezus mówi do Nikodema: słuchaj, musisz narodzić się na nowo, żeby wejść, żeby ujrzeć i wejść do Królestwa Bożego. Żeby je w ogóle ujrzeć i wejść do Niego, musisz narodzić się na nowo. Jeżeli nie narodzi się na nowo, okej, fajnie, jesteś fajnym faryzeuszem, prawdopodobnie to był fajny człowiek. Czasami nam się wydaje, faryzeusz to coś złego. Nie, nie. To byli fajni ludzie bardzo często. Bardzo często szukali Boga. Mówi, jeżeli nie narodzisz się na nowo, pozostaniesz w królestwie ciemności. Musisz się na nowo narodzić, żeby wejść do Bożego Królestwa. Czyli ludzie, każdy człowiek na ziemi jest albo w królestwie Bożym, w królestwie światłości, albo jest w królestwie ciemności, w królestwie szatana. I o tym pisze Biblia. Jest tu, albo jest tu. Nie ma nic pomiędzy. I do Królestwa Bożego nie można się zapisać. Nie ma składek, żeby zapisać się i płacić co roku, żeby tam być. Do Królestwa Bożego musimy się narodzić. Nie ma innego wyjścia. Musimy narodzić się z Ducha Świętego. Kochani, spójrzmy na
pewną osobę, którą ja bardzo lubię w Biblii. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Otwórzmy może wszyscy. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Jest tu mowa o Korneliuszu. Kim był Korneliusz? Nie był Żydem, ale był bardzo ciekawym człowiekiem. Jest napisane o nim, że był setnikiem kohorty zwanej italską. Jest napisane w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 2, jakim był człowiekiem. Był pobożny. Był bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Zobaczcie, jaki to był człowiek. Duch Święty o nim daje świadectwo, że był pobożny. To znaczy, prawdopodobnie całym swoim życiem chciał żyć w Boży sposób. Przestrzegał Bożych zasad. Wszystko, co wiedział na temat Boga, starał się tak żyć. Jest napisane, że był bogobojny. To jest niesamowita cecha, być bogobojnym człowiekiem, bać się Boga. Cokolwiek robisz w swoim życiu, masz respekt przed Bogiem. Korneliusz był takim człowiekiem. I nie tylko on był, cały dom tak wychował, że cały dom taki był. Dalej jest napisane, dający hojnie jałmużnę ludowi. Kiedy widział ludzi w potrzebie, dawał. I to obficie dawał. To nie był skąpiec. To był naprawdę człowiek, który miał hojne serce. I to ze względu na Boga. Jest napisane, nieustannie modlący się do Boga. Wow. I nieustannie modlił się do Boga. I pewnego razu ujrzał widzenie. Miał widzenie. I ujrzał anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu, Korneliuszu, ten zaś zdjęty strachem utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest, Panie? I rzekł mu, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Modlitwy Twoje i ofiarność Twoja dotarły przed Boże oblicze. Twoje modlitwy i Twoja ofiarność dotknęła Bożego tronu. I co jest napisane dalej? Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. I w tym czasie Piotr, będąc w innym miejscu, wyszedł na dach, żeby się modlić i miał widzenie dotyczące Korneliusza. I skracając to wszystko, Korneliusz wysyła swoich sług po Piotra. Piotr przychodzi do domu Korneliusza, ponieważ Korneliusz wie, że Bóg chce coś ważnego mu powiedzieć. Zgromadza cały swój dom i czeka na Piotra. I kiedy Piotr przychodzi do niego, otworzył swoje usta, werset 34 tego rozdziału i mówi, pojmuję teraz naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, co się Boga boi i sprawiedliwie postępuje. Korneliusz był miły Bogu. Ale tak naprawdę po co Bóg wysyła Piotra do Korneliusza? Po co on go tam wysyła? Czytamy dalej, że Korneliusz słyszy od Piotra dobrą nowinę o Chrystusie. Słyszy od niego dobrą nowinę o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dalej opowiada mu, że Bóg zbudził Jezusa z martwych trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić.
później w wersecie 42 mówi mu, że Jezus przekazał nam, abyśmy głosili ludowi i składali świadectwo, że Jezus jest sędzią żywych i umarłych. I werset 43, bardzo ważny. Piotr dochodzi do takiego momentu i mówi, o nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I w tym momencie coś się stało. Piotr mówił Korneliuszowi Ewangelię. Prostą Ewangelię. Kim był Jezus? Po co Jezus przyszedł na ziemię? Doszedł do momentu, powiedział, że w Nim mamy odpuszczenie grzechów. Tylko w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów. I kiedy Korneliusz usłyszał te słowa, ja wierzę, że jego serce pokutowało. Jego serce było złamane. On zobaczył w Jezusie swojego Zbawiciela. I wtedy, kiedy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Zobaczcie, kiedy Piotr usłyszał o Jezusie, Korneliusz usłyszał od Piotra o Jezusie, o tym, kim był, po co przyszedł, o tym, że w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów, kiedy jego serce przyjęło tą wieść, wtedy Duch Święty przyszedł i wypełni jego życie. I wierzę, że Korneliusz w tym momencie narodził się na nowo z Ducha Świętego. I zobaczcie, Korneliusz wcześniej kim był? Był pobożny, był bogobojny, dawał ofiary obficie, modlił się nieustannie do Boga, ale nie był częścią Bożego Królestwa. Ale nie był narodzony na nowo i nie był częścią Bożego Królestwa. Innymi słowy, szukał Boga. I to było piękne, bo każdy, kto szuka Boga, go znajdzie. Ale nie był narodzonym na nowo człowiekiem. I dzisiaj widzimy wielu ludzi wokół nas, którzy modlą się, którzy żyją pobożnie, starają się żyć pobożnie i to jest fajne i to jest dobre. Którzy dają biednym, których widzą naokoło i to jest dobre. Ale to nie wystarczy, żeby być częścią Bożego Królestwa. Ale to nie wystarczy. Tak jak nie wystarczyło to Korneliuszowi, tak to nie wystarczy. Bo Biblia mówi, ty musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo, żeby ujrzeć Królestwo i wejść do Królestwa. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, pozostaniesz w Królestwie Ciemności. A więc najważniejszą rzeczą w życiu człowieka, moim i twoim, najważniejszą dla nas, abyśmy byli częścią Bożego Królestwa i żeby ludzie wokół nas mogli, żebyśmy mogli im pomóc wyjść z Królestwa Ciemności i przyprowadzić ich do Królestwa Światłości. Białe jest białe, czarne jest czarne. Bogobojny Korneliusz, pobożny Korneliusz szukał Boga i Bóg okazał mu łaskę i posłał do niego Piotra, żeby Korneliusz mógł narodzić się na nowo i wyjść z Królestwa Ciemności i wejść do Bożego Królestwa i stać się częścią rodziny Bożej, Królestwa Bożego, po to, żeby całą swoją wieczność i nie tylko wieczność, to życie na ziemi mógł spędzić z Bogiem jako Jego dziecko, obmyte, oczyszczone krwią baranka, należącą do Niego. Amen. Kochani, to jest tak ważne. I albo jesteśmy narodzeni na nowo, albo nie jesteśmy narodzeni na nowo. Nie ma nic pomiędzy. Kochani, zobaczcie, co się stało. Kiedy Duch Święty stąpił, na wszystkich ludzi, którzy byli tam zebrani, na cały jego dom, po czym Piotr poznał, co się wydarzyło? Po tym, że oni zaczęli wielbić Boga, a mówili innymi językami i wielbili Boga. Kochani, ja osobiście wierzę,
że kiedy człowiek się narodza na nowo, to jest jakakolwiek manifestacja Bożego Ducha. To nie jest tak, że ty wiesz albo nie wiesz, może tak, może nie, I don't know. Narodziłeś się na nowo? Może, no. Jeżeli naprawdę narodziłeś się na nowo, to ty wiesz, że narodziłeś się na nowo. To ty wiesz. To nie jest może, zastanowię się. Po prostu ty wiesz, obudzą cię o każdej porze dnia i nocy i ty wiesz, że ty narodziłeś się na nowo, bo masz świadectwo w sobie. Kto ma Chrystusa, jest napisane, ten ma świadectwo w sobie. Ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz, że Bóg dał ci nowe życie. Ty wiesz, że Duch Święty zamieszkał w tobie i twoje życie się zmieniło. Ty wiesz. Ty wiesz, kiedy ty słyszysz o tym, co Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, twoje serce płacze, twoje serce jest radosne. Ty wiesz, co się stało. To nie jest jakaś tam informacja w twoim mózgu. Ty wiesz, że On przebaczył wszystkie twoje grzechy. Ty wiesz, że jesteś usprawiedliwiony. Ty wiesz, że ty nie zasługiwałeś, ale jesteś obmyty krwią baranka i należysz do Boga. Ty po prostu wiesz. Ja osobiście wierzę, że zawsze, zawsze jest jakaś manifestacja Ducha Świętego. Że ty wiesz, że coś duchowego stało się w twoim życiu. Że nastąpił duchowy przełom i że Bóg teraz jest Panem twojego życia. Że Jezus jest Panem twojego życia. Amen. I to się stało w życiu Korneliusza. Kochani, otwórzmy sobie list do Rzymian 10:10 na chwileczkę. Może 10:8-10. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo. W ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Blisko ciebie jest słowo. Słowo jest głoszone. Słyszysz słowo. Ludzie słyszą słowo. I kiedy to słowo przyjmiesz do serca swojego, jest napisane, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, ale w sercu wierzysz, że Bóg go wzbudził z martwych, w sercu wierzysz, będzie zbawiony. Kochani, nie wystarczy mówić rzeczy. My potrzebujemy, żeby Bóg objawiał nam rzeczy w sercu. Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz to sercu. Kochani, zauważam, że wiele ludzi próbuje przybliżyć się do Królestwa Bożego, ale tak naprawdę boją się ustanowić Jezusa Panem w swoim życiu. Wiecie, kto jest Panem? Ten, któremu życie jest podległe. Bardzo łatwo ludzie często chcą mieć Jezusa jako świętego Mikołaja w swoim życiu. Jako dobrego dziadka, który daje im rzeczy. Ale Jezus, jeżeli naprawdę ktoś chce się narodzić na nowo, Jezus musi być Panem. I Duch Święty wierzy, że zawsze przychodzi do nas i puka do naszego serca. Ale to od nas zależy, czy chcemy ustanowić Jezusa Panem mojego życia. Jezu, Ty bądź Panem, a ja należę do Ciebie. Ja jestem Twoim sługą, ja jestem Twoim niewolnikiem, a Ty jesteś Panem. I to jest najlepszy Pan, jakiego można mieć w całym wszechświecie. Jezus chce być Panem. On nie zgodzi się nigdy być dodatkiem. On chce być Panem. I wiem, jak Bóg przyszedł do mojego życia i pokazał mi dwie drogi. Postawił mnie na skrzyżowaniu, pokazał mi dwie drogi. I pokazał mi cenę pójścia wąską drogą.
i zapytał się, chcesz? Powiedziałem, tak, Jezu, bez względu na wszystko, idę. I Duch Święty przyszedł do mojego życia. Całkowicie zmienił moje życie. I wiedziałem, że mogę stracić rodzinę, przyjaciół, wszystko, co miałem. Powiedziałem, Jezu, idę. Ty bądź Panem. Ty bądź Panem. Rzucam się Tobie w ramiona i idę. Kochani, Bóg czeka na takie serca. Jest gotowy wejść do życia takiego człowieka, który ma postawę. Jezu, Ty bądź Panem. Co Ty powiesz, ja idę za tym. Ja nie chcę główkować, nie chcę kombinować. Ja nie chcę kalkulować. Ja idę za Tobą. Kiedy Jezus przyszedł o swoich uczniów, On nie mówił im, słuchajcie chłopaki, jak pójdziecie za mną, to będziecie mieli to, to, to. No, chodź za mną. Zostawiali sieci, szli za Nim. Chodź za mną. Zostawiali swoje zawody, szli za Nim. Zostawiali wszystko, często rodziny, szli za Nim. Kochani, i wierzę, że Duch Święty tak przychodzi do naszego życia. I mówi, zrób, weź, chodź. I od nas to zależy. Jest napisane, a ci, którzy Go przyjęli, Ewangelia Jana 1,10 zdaje się, mają prawo nazywać się dziećmi. W oryginale jest napisane, ci, którzy je przyjęli, jest napisane o Słowie, mają prawo nazywać się Jego dziećmi. Ci, którzy narodzili się nie z mężczyzny, z kobiety, lecz którzy narodzili się z Niego. Jeżeli przyjmujesz Jego Słowo, jeżeli On mówi, a Ty mówisz tak, bez względu na wszystko, tak, Ty jesteś Panem. Duch Święty przychodzi. To jest otwarte serce, żeby Duch Święty mógł wejść i zamieszkać. I Bóg oczekuje takich serc. Amen. Kochani, kiedy myślę, że większość z nas, albo wszyscy, jak tu jesteśmy, doświadczyliśmy narodzenia się na nowo, wejścia do Bożego Królestwa. Kochani, kiedy otworzyliśmy nasze serca i kiedy Duch Święty wszedł w nasze życie, kiedy narodziliśmy się na nowo, coś stało się w naszym życiu. I dzisiaj Mariusz już mówił resztę, ale ja powtórzę po nim. Staliśmy się Bożą świątynią. Amen. Duch Święty zamieszkał w naszych wnętrzach. Kochani, i gdzie Duch Święty zamieszkał w nas? Zamieszkał w naszej głowie? Czy zamieszkał w naszych nogach? Czy zamieszkał w naszych rękach? Jest napisane, że Duch Boży połączył się z naszym duchem i stał się jednym. Gdzie jest nasz duch? Każdy człowiek składa się z trzech części. Z części wewnętrznej, to jest duch człowieka. Z następnej części to jest dusza człowieka. Będziemy mówić później, z czego składa się dusza człowieka. I z ciała, to, które widzimy na zewnątrz. I część wewnętrzna, duch, jest jakby najgłębszą częścią nas. I kiedy otwieramy nasze serca, Duch Święty przychodzi i łączy się z naszym duchem i stają się jedno. Może przeczytam jakiś fragment, 1 Koryntian 6,17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. To znaczy nasz duch połączył się z Duchem Bożym. Nasz duch, ludzki duch, połączył się z Duchem Świętym i są jednym. I są jednym. I od tej pory jesteśmy świątynią Jego Ducha. I Bóg chce, żebyśmy dbali na marginesie o tą świątynię. Żebyśmy dbali o świątynię. I każdy z nas wierzy, że Duch Święty chce, żebyśmy mieli tę świadomość każdego dnia, że ja jestem świątynią Bożego Ducha. Ja noszę Bożą obecność w sobie. Ja jestem świątynią Jego Ducha. Z Jego łaski to się stało. Duch Boży połączył się z moim duchem i są jedno.
kochani, i często sobie zadajemy takie pytanie, no ale kto mieszka w nas? Czy Pan Jezus mieszka w nas? Czy Duch Święty zamieszkał w nas? Jak myślicie? Duch Święty, Estunia mówi. Kochani, otwórzmy sobie Efezjan 4, rozdział, werset 6. Efezjan 4, 6. Jest napisane, jeden apostoł Paweł pisze ten list do wierzących w Efezie. A więc to, co jest tu napisane, jest skierowane do wierzących chrześcijan w kościele w Efezie. Jeden Bóg i jeden Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich jest napisane, który jest we wszystkich. Jest napisane o wierzących. Czyli jeżeli tak naprawdę naradzamy się na nowo, jest napisane, że Bóg Ojciec zamieszkuje w nas. Jest w nas. W liście do 2 Koryntian 13, 5. 2 Koryntian 13, 5. Jest napisane, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Czy nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? I list do Rzymian, 8 rozdział, 11 mówi, a jeśli duch tego, który mieszka, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Kochani, tak naprawdę, kiedy narodzimy się na nowo, kiedy narodziliśmy się na nowo, jest napisane Ojciec, Syn i Duch Święty zamieszkali w nas. Narodziliśmy się na nowo z Ducha Świętego, ale w obecności Ducha Świętego jest obecność Jezusa i jest obecność Ojca. Jest obecność Jezusa i jest obecność Ojca. A więc Ojciec, Syn i Duch Święty zamieszkali w nas i jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Amen. Bóg, który stworzył niebo i ziemię, zamieszkał we mnie. Wow. Jezus Chrystus, który pokonał śmierć, który pokonał piekło, który zasiadł na tronie chwały, zamieszkał we mnie. Duch Święty, który był przy stworzeniu świata. Duch Święty zamieszkał we mnie. Potężny Duch Święty zamieszkał we mnie. Kochani, wierzę, że Bóg chce, żebyśmy mieli tę świadomość. Ja nie jestem tylko sobie zwykłym człowiekiem. Bóg zamieszkał we mnie. Bóg ustanowił sobie mieszkanie w moim wnętrzu. Wow! Bóg mieszka we mnie. Kochani, Efezjan 4, rozdział 3, werset jest bardzo ważny. Otwórzmy sobie to, jeżeli ktoś ma Biblię. Efezjan 4, 30. Jest napisane tak. A nie zasmocajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Kochani, Duch Święty mieszka w nas. I Bóg mówi, abyśmy Go nie zasmucali. I Bóg mówi, żebyśmy Jego nie zasmucali. I dalej jest mowa o różnych zachowaniach, kłótliwości i tak dalej, i tak dalej. Zapalczywości, gniewie, jest mowa o krzyku, złorzeczeniu i tak dalej, i tak dalej. Jest mowa o tych złych rzeczach. I apostoł Paweł mówi przy tym, ale nie zasmucajcie Ducha Świętego.
Kochani, w jaki sposób my możemy zasmucać Ducha Świętego? Od czego się zaczyna zasmucanie Ducha Świętego? Od tego, że nie pamiętamy, że On mieszka w nas. Kiedy nie pamiętamy, kim jesteśmy, kiedy nie pamiętamy, że On mieszka w nas, bardzo często zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy schodzą do grobu, którzy nie znają Chrystusa. Jest w nas gniew, złorzeczenie, krzyk. I te wszystkie złe rzeczy, które nie należą do nas, kiedy zapominamy o tym, że Duch Święty mieszka w nas. Kochani, i Bóg chce, żebyśmy każdego dnia pamiętali, w każdej chwili, że On mieszka w nas, że On jest w nas i że On ma swój cel, dlaczego w nas zamieszkał. Ponieważ Bóg ma swój cel, dlaczego w nas zamieszkał. I będziemy mówić więcej na ten temat. Ale Bóg ma swój cel. Nie zamieszkał w nas po to, żeby nas tylko podlgotać, żeby czasami było nam fajnie. Albo żebyśmy mogli opowiadać innym, że Duch Święty w nas zamieszkał. Bóg ma swój cel, dlaczego w nas zamieszkał. Przede wszystkim Bóg chce, żebyśmy mieli społeczność z Nim. W jaki sposób ona się dzieje? Przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I wierzę, że Duch Święty chce, żebyśmy się uczyli komunikować z Nim, ponieważ On mieszka w nas, po to, żebyśmy mieli z Nim społeczność. I wierzę, że to jest coś, czego cały czas się uczymy, ale wierzę, że Bóg chce, żebyśmy mieli na tym fokus. W każdym momencie, w każdej sytuacji, żeby nasz Pan, żebyśmy my słyszeli, co nasz Pan do nas mówi. Co On od nas chce. Kiedy jesteśmy w trudnych sytuacjach i nie tylko w trudnych sytuacjach. Co Pan chce? Jakie Pan widzi rozwiązanie? W którą stronę Pan chce, żebyśmy szli? Czy w lewo, czy w prawo? A może nie chce, żebyśmy w ogóle szli? Może Pan chce, żebyśmy usiedli? Czasami my w życiu biegamy jak kurczak bez głowy tylko dlatego, że nie słuchamy Pana. Biegamy jak kurczak bez głowy i nie ma rozwiązania w tym, nie ma w tym, chaos, panika. Duch Święty mieszka w nas i On ma rozwiązanie na wszystko. Bóg ma rozwiązanie na wszystko. Bóg ma odpowiedź na wszystko. I ta odpowiedź nie jest daleko, jest w naszym wnętrzu. Ponieważ Duch Święty jest w naszym wnętrzu. Ta odpowiedź jest w nas, rozwiązanie jest w nas, ponieważ On jest w nas. Amen. Kochani, po co Duch Święty jest w nas? Otwórzmy sobie list do Koryntian, drugi. Drugi list do Koryntian. I przeczytamy trzy wersety na zakończenie. Drugi Koryntian 3:6. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Litera zabija, ale duch ożywia. Duch Święty zamieszkał w nas po to, żeby nas ożywiać, żeby nas odświeżać, żeby nas wzmacniać, żeby nas zaspokajać. Duch Święty po to zamieszkał w nas. Kochani, jest napisane, że litera nas zabija. I dzisiaj Mariusz modlił się na taki temat, że mówił, że Boże, nie chcemy być religijnymi ludźmi, tylko że chcemy Ciebie słuchać. Kochani, tak naprawdę jest takie pokuszenie życia według tego, co można i co nie można. To mogę, to nie mogę, to wolno, to nie wolno, to chrześcijanom wypada, to nie wypada. Jeżeli w czymś takim żyjemy, tylko w czymś takim, to tak naprawdę żyjemy w religii. W religii, która jest workiem zakazów i nakazów. Bóg nie jest religią. Bóg nie jest religią. Bóg nie jest religią. Kochani, jeżeli żyjemy w religii, wcześniej czy później nas zamęczy. Duch jest życiem. Duch Święty nas ożywia. Jeżeli Duch Święty pokazuje nam w Słowie Bożym, jak On chce nas poprowadzić,
czy co chce zmienić w nas, to on zawsze przychodzi z takim namaszczeniem, żeby to zrobić. On przychodzi z życiem swoim. On mówi, chodź, pójdziemy, chodź, zrobimy. Ja ci pomogę, ja jestem z tobą, dasz radę. Jestem potężna moc zachęcenia. Taki jest Duch Święty. Duch Święty nie mówi, nie możesz i zostań sam. Nie, mówi, chodź, ja ci pomogę, wyjdziemy z tego. Chodź, wyprostujemy tą ścieżkę. Chodź, zmienimy to w twoim życiu i będziesz wolny. Zrobimy to, zrobimy tamto. Po to jest Duch Święty w nas. To jest życie. To jest nasze odświeżenie. Duch ożywia. Tak naprawdę litera nas często dobija. Litera słowa jest fajna, ale bez Ducha Świętego możemy być przybici tym, co jest napisane w tym Słowie. Po czym poznajemy, że Duch Święty objawia nam Słowo, bo jest światło, jest zachęcenie, jest droga zawsze wyjścia. Ach, Bóg jest niesamowity. Bóg jest niesamowity. Kochani, 2 Koryntian 3, 17. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Kochani, często kiedy myślimy o tym, gdzie Duch Pański, tam wolność, myślimy o wolności od papierochów, od narkotyków, od alkoholu. Jest. Duch Święty jest taką wolnością. Ale wiedzę, że Duch Święty jest wolnością we wszystkim. We wszystkim. Jest wolnością od tego, co przechodzimy każdego dnia, od smutków, od jakichś niepowodzeń, coś się dzieje w naszym życiu nie tak i czujemy się przybici. Duch Święty nas uwalnia. Ktoś nas skrzywdzi i nie musimy chodzić w tym poczuciu skrzywdzenia. Duch Święty jest tym, który nas uwalnia od poczucia skrzywdzenia. Po to On jest w nas. I On chce, żebyśmy się z Nim kontaktowali. Duchu Święty, ktoś mnie skrzywdził. Ale ja chcę być wolny. Moje serce jest zranione, ale chcę, żeby było wolne. On po to jest w nas, żeby uwalniać nas. Żeby uwalniać nas każdego dnia. Czasami jest zbyt dużo rzeczy w naszym życiu. Czujemy się tacy przybici. Po to On jest w nas, żeby nas uwalniać. Każdego dnia. Żeby nasze serce każdego dnia mogło być wolne i tańczyć przed naszym Bogiem. Tego Bóg chce. Po to On w nas jest. Po to ten skarb, ten klejnot jest w nas. Żeby nas uwalniać od stresów. Bóg nie chce, żebyśmy chodzili w stresach. Stresy nie są z Jego Królestwa. Ale kiedy to się zdarza, Bóg nas nie potępia, ale mówi, chodź, pomogę Ci. Chodź, uwolnię Cię. Po to jestem w Tobie, żeby Ci pomóc. Ale nasze serce musi być skoncentrowane, skupione na tym, świadome tego, że po to On jest w nas. Amen. I na zakończenie werset 18. My zaś wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Kochani, następna rzecz, ostatnia rzecz, o której dzisiaj będę mówił. Duch Święty nas przemienia. Duch Święty nas przemienia. Kiedy widzimy Jego obecność, kiedy mamy z Nim społeczność, kiedy przebywamy głębiej, głębiej z Nim, jest napisane, że On nas przemienia. Że On nas przemienia na obraz Chrystusa. My coraz bardziej odbijamy Bożą obecność. Coraz bardziej odbijamy Jego miłość, Jego radość, Jego cierpliwość, Jego uniżenie, Jego pokorę. Coraz bardziej odbijamy Jego samego. Amen. Po to On jest w nas. Dlatego Duch Święty mówi, nie zasmucajcie mnie. Nie zasmucajcie mnie. Bądźcie świadomi, że ja jestem. Że ja jestem w was. Miejcie ze mną relację. Miejcie ze mną relację. Szukajcie mnie we wszystkim. Rozmawiajcie ze mną o wszystkim. Poddajcie mi wszystko. I zobaczycie więcej i więcej i więcej wolności, radości, zadowolenia, życia w waszych życiach. Amen. Amen, kochani.